Dzień dobry, kochani. Nowy film, ale w takiej trochę innej scenerii w plenerze. Film na zapotrzebowanie przez Was wygenerowane. Chcę właśnie dzisiaj nakręcić, jakby uznając za potrzebne, za ważne, skoro zadaliście znowu ileś pytań na ten sam temat, no to byłoby dobrze, żeby właśnie coś Wam odpowiedzieć, bo tak jak sobie poczytałam Wasze komentarze, no to wynika z tego, że bardzo, bardzo potrzebujecie pewnych odpowiedzi na już, a nie na czekanie. Ponieważ nagrywam w parku, więc będą ludzie przechodzić, będą różne inne rzeczy może się działy, z oddali słychać, niedaleko jest budowa blisko parku, ale za to też będziemy słyszeć ptaszki i będzie pewnie przyjemne. A to, co mam do powiedzenia, to i tak postaram się powiedzieć bardzo, bardzo, mam nadzieję, że dokładniej, że będziecie zadowoleni, że jakaś porcja, kolejna porcja wiedzy w tym momencie do Was spłynie po raz kolejny. Siedzę sobie w cieniu, więc no nie wiem, Maciek, co tam na to powie, że znowu usiadłam w cieniu do nagrywania. Ale po prostu nie jestem w stanie siedzieć na słońcu, w pełnym słońcu, żebym była oświetlona i tak dalej. Zobaczymy. Może gdzieś uda mu się jakoś rozjaśnić trochę ten film. Więc siadłam w cieniu, siedzę pod drzewkami, włosy mi powiewają, bo jestem na urlopie. Więc na luziaka nagrywamy temat ważny. Związki karmiczne. Związki karmiczne. A cóż to, kochani, takiego jest te związki karmiczne? Bardzo często słyszy się, prawda? Ktoś ma z kimś związek karmiczny, szczególnie związki partnerskie karmiczne. No, rzeczywiście tak jest, że z niektórymi osobami spotykamy się wielokrotnie, wielokrotnie. I potem przychodzą takie dylematy w danym życiu, w tym momencie. Właśnie dużo osób pisało coś takiego, czy jeżeli mam związek karmiczny, to muszę trwać w tym związku karmicznym, czy muszę się w tym związku, no tak, męczyć, tak? Do czego to jest potrzebne? No potrzebne to jest przede wszystkim do tego, że skoro spotykałeś się z kimś 10, 15, 20, 500 razy, to znaczy, że dobry Bóg daje Ci szansę, żeby się zdecydował w tym życiu inaczej. Czyli żebyś podjął w tym życiu, czy podjęła inne decyzje, że już nie musisz się wiązać z daną osobą. No i łatwo powiedzieć, tak, ale jak w momencie, kiedy jest podejmowana taka decyzja, zdecydować, kiedy o czymś takim, że nie wchodzę, kiedy no ciężko jest, bo pierwszym elementem, który wchodzi przy poznaniu starej osoby, ale jako nowej w danym życiu, no to wchodzą jakieś zauroczenia, wchodzi pożądanie, dużo wchodzi takich elementów, które są elementami no, zaślepiającymi, tak? Wprowadzając jakby w taki stan nieprzytomności jakiejś. Człowiek wtedy nie jest racjonalny i nie podejmuje racjonalnych decyzji. No i teraz tak, no to w takim razie co robić, tak? Jak rozpoznać, kiedy nie udaje się na początku znajomości zachować trzeźwość i przytomność? No ale przecież od razu, od pierwszego momentu przebywasz ze swoim ukochanym czy ukochaną, często w cudzysłowie są to ukochani, od razu przebywasz, tak? A może jesteś chwilę no, też w samotności, może mieszkasz gdzie indziej, trudno powiedzieć, jakie tam są okoliczności waszego spotkania. No i co wtedy? No i wtedy medytacja ratuje, tak? Na otrzeźwienie. Najlepsze są związki te, które są, w które się wchodzi na trzeźwo i przytomnie. Kiedy ten element, po to by mogła się obudzić miłość, kiedy najpierw kasujemy element pożądania, kiedy bardzo głęboko rozumiemy, co się dzieje. No rozumiem, że nie wszyscy tak mają i nie wszyscy na jakby początku swojej drogi są w stanie to zrobić. To może powiedzmy trochę o czynnikach, które mogą doprowadzić do tego, że my łatwiej wchodzimy w takie związki już któryś raz z rzędu. No, różne mogły być czynniki, skoro potem one zaowocowały jakby związkiem karmicznym. Pierwszym takim czynnikiem, tak jak patrzę sobie i patrzę, biorę pod uwagę czytanie duszy, to pierwszym takim czynnikiem
To przeważnie było tak, że nie było miłości, a był związek dla sojuszu. Komary latają, będę machać rękami i tłuc się po nosie i po włosach. Związek, moi drodzy, jest tak zwany bez miłości, ale dla sojuszu. Jeżeli wcielaliśmy się w jakimś wielkim rodzie, gdzie było jakieś zaznaczenie, może monarchia, może to były rody książęce, a może nawet zwykłe szlacheckie rody, w każdym bądź razie rody ustosunkowane, utytułowane, z dużą majątnością, no to, moi drodzy, jeżeli tam były dzieci, dzieci były darem, to takie rody potrafiły dla siebie między sobą zawierać sojusze, a te dzieci, które się w takich rodach rodziły, to często było takimi zakładnikami, no tak można byłoby to chyba określić, zakładnikami swoich rodziców. Bardzo często, no przecież znacie to również z historii, bardzo często było tak, że też te dzieci były jeszcze maleńkie, czasami w kołysce, kiedy już miały wybranego czy wybraną osobę, z którą no potem wejdą jakby w późniejszy związek małżeński, albo było też tak, że już od razu po urodzeniu został, nie wiedząc nawet, czy to dziecko przeżyje i dożyje do jakichś tam nastoletnich czasów, ale już od razu wydawano za mąż albo przysięgano sobie nawzajem w takich rodach, w tym wypadku czy ojciec, czy ktoś, kto był pełnomocnikiem, czy przedstawicielem, że po prostu tych dwoje dzieci z tych dwóch rodów to będzie taki mariaż konieczny, mariaż skuteczny dla działalności obydwu tych rodów, dla ich przejawiania się w życiu, dla świetności. No gwarantem było się sojuszu, tak? Sojusz był zawierany w ten sposób przy okazji takich ślubowań. No i potem co z tego? Mogło nie być żadnego pociągu, mogło nie być nic, ale wymawiane było od dziecka, że to będzie twój mąż, albo że to już jest twój mąż. Były obdarowywani, nawzajem się obdarowywali prezentami przy okazji jakichś świąt. I takie dziecko wzrastało już w poczuciu, że przynależy tak naprawdę do drugiego rodu, że przynależy do jakiejś osoby, która też jeszcze jest dzieckiem, a potem gdy no, dojdzie do lat, kiedy to można byłoby już tą osobę wydać za mąż jakby w pełni, czyli że małżeństwo mogłoby zostać skonsumowane, no to wtedy doprowadzano właśnie już do tak jakby całkowitego mariażu. Oczywiście chodziło też o ziemię, dawano też wiano, tak. Były to obopólne korzyści w takich rodach. No i wtedy tak, jeżeli dochodziło do takiego mariażu, dochodziło do nocy poślubnej, ci dorośli, którzy to robili, wydawali to, żenili między sobą te dzieci, no to bardzo dokładnie ci dorośli wiedzieli, że te dzieci w ogóle nie mogą, mogą się nawet nie za bardzo lubić. Nawet jak były wychowane jakby w takim kulcie, no przygotowywane do spełnienia tego związku, to znając te dzieci, tak, już potem tych nastolatków, którzy mieli, że tak powiem, skonsumować związek, mogli się naprawdę nie za bardzo lubić. No ale co robili wtedy dorośli? Bardzo dużo i bardzo często było właśnie wprowadzanie tych dzieciaków w jeszcze większy stan nieprzytomności, często przy pomocy wina i jakichś ziół. W momencie, kiedy cała powaga takiego ślubowania, jakiś biskup czy jakiś kardynał, a może nawet i papież dawał ten ślub, no to co taka dziewczynka czy taki chłopiec nie uwierzy w to, że skoro to powagą całego kościoła się potwierdza, czy w danej religii jakiś kapłan to potwierdza w imieniu jakiegoś boga czy bóstwa, to uważacie, że takie dziecko nie uwierzyło, że tak właśnie jest i że to jest dla niej najdoskonalszy partner czy partnerka. Najdoskonalszy. I co z tego, że nie było w takim, mogło nie być w takim związku miłości? No skoro Bóg potwierdził, to znaczy, że musi być to ważne, tak? No i potem męka przez całe życie, na szczęście, znaczy na szczęście. Były wojny, o tak powiem, dosyć częste były wojny, więc przeważnie mężczyzna musiał jechać na tą wojnę. Nawet jak był z bogatego rodu, to też musiał jechać na tą wojnę, musiał przez zasługi swoje zdobyć, też dla dobra swojego i dla dobra rodu. Dobra w cudzysłowie mówię, oczywiście, tak, bo żadna wojna
Zawsze ludzie cierpią, bez względu na to, o co walczą. Walczą tak jak w dzisiejszych czasach, o majątki, o władzę. No i nic się nie zmieniło od tamtych dawnych, dawnych czasów. I teraz wracając do takiej naszej pary. Jeżeli uwierzyli, że co da się jej przeznaczenie, no to ta osoba poszła na wojnę, znaczy jedna z tych osób, tak, druga mogła zostać najechana przez jakichś najeźdźców, mogła utracić w ten sposób majątek i wpływy przy okazji, a mężczyzna mógł na takiej wojnie zginąć w chwale, ale wdowa została i cały czas trzeba było uprawiać ten kult tego małżonka, tak, ten kult tego małżonka, który to poległ na przykład w chwale. No to jeżeli siedzi tylko i się modli, chociaż też było tak, że jeżeli któraś była obrotniejsza, to potrafiła tam dwóch, trzech mężów, znowu dla sojuszu, dla majątności, dla tak zwanej opieki, no potrafiła paru tych, że tak powiem, towarzyszy dozgonnych, bo tak to nazywali, sobie zmienić, jeżeli któraś z pań była obrotniejsza, a była już wdową po pierwszym, że tak powiem, mariażu. No i wtedy kult tego pierwszego, kiedy była dzieckiem, i tak był silniejszy, i tak to wmówienie, że to był najdoskonalszy partner, no trwało, po prostu trwało w jej głowie, w jej podświadomości. I potem jeżeli, no chyba, że rzeczywiście zdarzyła się miłość z którymś z kolejnych mężów, no to tak jakby wtedy kasowało te zależności, te wpływy, tą, można byłoby powiedzieć, że hipnozę, że kto, że no, ten pierwszy mąż niekochany, że rzeczywiście był najdoskonalszym dla niej partnerem. No ale no to miłość mogła, że tak powiem, to wykasować. Ale jeżeli ten drugi czy trzeci, no i kobietka tylko była sprytna, jeśli chodzi o majętność, no to moi drodzy, w kolejnym życiu to ona nie spotka potem drugiego czy trzeciego męża, tylko spotka znowuż tego pierwszego jako dziecko i znowu może odtworzyć taką sytuację. Tak samo, jeżeli były jakieś sytuacje tragiczne czy dramatyczne, kiedy to osoby, które znamy z tego życia, spełniały zupełnie inne role w poprzednich wcieleniach w stosunku do nas. Ktoś, kto jest w tym życiu mężem, mógł nie być mężem, mógł być bratem, mógł być osobą z rodziny, mógł być kimś nielubianym, albo wprost przeciwnie, w tamtym życiu bardzo lubianym, a teraz mamy do niego przywiązanie bardzo silne, też poparte winem z odpowiednimi ziołami, tak, żeby w głowie szumiało i żeby był dobry humor. Wiele osób jest takich, które na przykład nie potrafią uprawiać tak zwanego seksu, no seksu, brzydko się tak mówi, tak? Tak naprawdę seks bez miłości nic nie jest wart. Natomiast w dzisiejszym, no jakby na terapii spotkałam osoby, które nie potrafią spełniać się seksualnie, jeżeli nie są na rauszu, nie potrafią, nie wiem, tańczyć, jeżeli nie są na rauszu. To pozostałości są z tamtych dawnych, dawnych czasów, kiedy trzeba było wejść w stan nieprzytomności, żeby w coś po prostu bardzo uwierzyć, żeby to też przecież bazowało na takich wzorcach bezradności. Tak należałoby stwierdzić, kiedy ktoś myśli, że takie życie jest, nic się z tym nie da zrobić, tak? Jest mi smutno, czuję pustkę w sercu, ale dobrze, matka, ojciec mówią, że to będzie dla mnie korzystne. Przypominam, w dawnych czasach, nawet we włościańskiej, w chłopskich zagrodach, również było tak, że to rodzice wybierali tego partnera. No, jeżeli mamy wmówione, że ten partner był najlepszym, najdoskonalszym, najodpowiedniejszym partnerem, to jeżeli my spotykamy go w danym życiu, w kolejnym życiu, to naprawdę nie po to, żeby po raz kolejny uczyć się wspólnie miłości, której do siebie nie czujemy, tak? Kochaj, ale nie zawiązuj i nie zabieraj życia drugiemu człowiekowi. Po prostu. Takie związki, związki karmiczne, to tak naprawdę one się rozpadają bardzo szybko, bo w momencie rozpadają się, kiedy mija ten czas zauroczenia, tak? Nikt nie jest, nie chodzi w trwałej hipnozie, i no, w pewnym momencie krach następuje, tak? Ileż znamy takich związków, które po trzech latach
to jest maksimum, tak? Tak zwanych motylkowych miłości, motylkowych karmicznych miłości, to jest jakby maksimum, kiedy dają przeważnie radę. Potem wchodzi w grę w przywiązanie, nieszczęście, żyją jak pies z kotem, ale stara karma trzyma i nie mogą od siebie jakby odejść, tak? Stara karma, czyli ta nieprzytomność, więc receptą tutaj na wyjście z takiego, no, wydawałoby się, impasu jest praca tylko i wyłącznie nad sobą, bo osoby, które mają jakieś pomieszanie z poplątaniem w umyśle, że trzeba trwać w takim związku, jak się już wybrało, to trzeba w tym związku trwać, bez względu na to, jak jesteś w tym związku nieszczęśliwy czy nieszczęśliwa, no to przepraszam. Jeżeli jesteś za tym, żeby w tym trwać, to uważasz, że to jest boskie, co robisz? Nie, to nie jest boskie, bo Bóg naprawdę od ciebie nie wymaga ani cierpienia. Bóg od ciebie nie wymaga tego, żebyś poświęcał swoje szczęście i był nieszczęśliwy przy jakiejś osobie, czy była nieszczęśliwa przy jakiejś osobie. Nie. Żaden nasz, to co pochodzi jakby z najwyższego źródła, od Stwórcy, nie wymaga, wprost przeciwnie, chce, żebyś był szczęśliwy. Jeżeli w czymś się nie spełniasz i wiesz, że jest to związek karmiczny, albo masz duże jakby już takie poczucie, że coś jest nie halo w tym twoim związku, a nie potrafisz się od tego związku uwolnić poprzez podjęcie decyzji, to zobacz, jakie czynniki wpływają tak naprawdę na ciebie, co takiego się dzieje, co na ciebie wpływa, że jeszcze tej decyzji, błędnej kiedyś decyzji, tak? Bo nie wiem, mit taki jest, że jak to jest karmiczne, to może być fantastycznie. Fantastycznie? Kiedy kiedyś coś było zawierane w karmie w nieprzytomności i pod wpływem hipnozy, bo tak należy nazywać hipnozą właśnie jakieś słowa, które zostały ci wmówione, no to jaka tu jest fantastyczność? To będziesz ciągle w ciągłym niespełnieniu, to co tak zwany diabeł się wtedy tylko cieszy. Jeszcze inaczej, żeby nie używać jakichś aż tak wielkich porównań może religijnych, tak? Związki zawierane w sercu, tak? Na poziomie serca są rzeczywistymi i prawdziwymi związkami. Oczywiście, że czasami poziom ziemski wymaga jakiegoś uporządkowania prawnego i rozumiem, że czasami tak trzeba. Natomiast związki rzeczywiste to są po sercu, na poziomie serca, a nie na poziomie nieprzytomności. Więc dochodzimy do momentu, kiedy już wiemy, że coś jest nie tak, coś nas męczy, nie jesteśmy szczęśliwi, że płacimy zbyt dużą cenę. Bo w momencie, kiedy my jesteśmy nieszczęśliwi, to w pewnym momencie, moi drodzy, naprawdę zaczyna kończyć się to na poziomie fizycznym chorowaniem. Dlaczego? Dlatego, że człowiek ucieka na poziomie podświadomym z takiego zapętlenia, gdzie czuje się niespełniony, niekochany, a brak spełnienia to jest również taki element, który tworzy karmę. Więc co, ty wychodzisz z ograniczenia w związku karmicznym? W ogóle wychodzisz z karmicznego ograniczenia? Czy tworzysz nadal negatywną karmę z daną osobą? I teraz, czy tak zwane ciemne siły, powiedziałam wcześniej diabeł, a teraz powiem tak, czy tak zwane ciemne siły z poziomu astralnego muszą jeszcze cokolwiek robić z tobą? Czy muszą w jakikolwiek sposób ciebie tutaj, no nie wiem, kusić, mącić? Nie, ty już sam odwalasz całą negatywną robotę. Odwalasz całą negatywną robotę za te istoty. Sam się unieszczęśliwiasz. Nie potrzebujesz kogoś, kto by w jakiś sposób, no, ciebie spychał z twojej ścieżki rozwoju, dobroci, miłości, szczęścia. Nie. Sam załatwiasz całą taką robotę i nikt ciebie nie musi spychać. Nie, nie ma takiej potrzeby. I to zresztą taki element dotyczy nie tylko związków, w tym wypadku związków karmicznych, ale taki element dotyczy
każdej dziedziny życia, może dotyczyć każdej dziedziny życia. Patrzę na bok, bo widzę, że idzie Pan z kosą, jest popołudnie, ale nie wiem, czy Pan idzie nam tutaj kosić. Jak zacznie Pan tu kosić, to niestety będę musiała przerwać, najwyżej potem gdzieś dokręcę indziej drugą część, ale mam nadzieję, że nie ustawi się nam Pan tutaj z kosą za plecami. Usłyszymy po dźwięku, tak? Więc wracając do naszych karmicznych związków. Jeżeli spotykasz się po raz kolejny, kolejny, kolejny i kolejny, to nie żeby z powrotem wchodzić w taki związek, tylko żeby pierwszy raz na trzeźwo i przytomnie podjąć taką decyzję, że ojej, skoro tyle razy się spotykałam z danym panem, no to znaczy, że ja nie muszę powielać tego, co było i znowu natworzyć w kolejnym życiu wielką porcję negatywnej karmy, tylko wreszcie przyszło takie życie, potraktować to kolejne życie jako szansę, że dobry Bóg daje taką szansę, że nie musisz w tym trwać, w kolejnym wcieleniu i się unieszczęśliwiać, że możesz zrobić porządek. No ale najpierw, żeby robić porządek, no to trzeba różnych metod spróbować związanych z trzeźwością i przytomnością. Od medytacji. Jak nie umiesz medytować, to przynajmniej dbaj o to, żeby się zrelaksować. Jak wyciszysz umysł, przyjdą ci rozwiązania. Jeżeli potrzebujesz terapeuty, no to w takim razie szukaj terapeuty. Psychologa, uzdrowiciela duchowego, kogoś, kto będzie miał ten wgląd w to, co czujesz, w twoje emocje, bo nic tak człowieka przecież nie zapętla, nie utrzymuje w nieprzytomności takiej, kiedy ma człowiek nieumiejętność podejmowania decyzji, jak właśnie emocje, tak? Jeżeli jesteś w dużych emocjach, nie jesteś w stanie wyspokoić się, no to niestety, no jaka decyzja? Kolejna decyzja w dużych emocjach? No i teraz kolejna rzecz. Myślisz tylko o tym, jak sama jesteś, czy sam jesteś nieszczęśliwy, jak sam czujesz się niespełniony, nie na swoim miejscu. Dziękuję, ptaszku, pięknie śpiewasz. A co z tą drugą osobą? Czy ta druga osoba, która jest z tobą w związku, to też jest szczęśliwa, czy jest nieszczęśliwa? Bo moje zdanie jest takie, że ona jest też nieszczęśliwa. I teraz, skoro się nie możesz od tej osoby uwolnić i będziesz wymyślać tysiące przeszkód, że nie możesz i dlaczego nie możesz, że sobie nie dasz rady w życiu, że splajtujesz, no, że finanse was tylko trzymają. Pomyśl sobie o tym, że tak jak ty jesteś nieszczęśliwa czy nieszczęśliwy, tak samo ta druga osoba również uwikłana w związek bez miłości, no bo przecież nie kochasz, tak? Tylko wiesz, że jakaś karma was połączyła. No to w tym wypadku, czy tej osobie nie należy też się jakieś szczęście? Przecież ty jesteś też taką zawali drogą na życiową, na drodze tego drugiego człowieka. Przecież naprawdę czasami rozstanie jest jakby odzyskaniem wolności nie tylko przez ciebie, ale też przez tą drugą osobę. To jest danie możliwości, żeby ta druga osoba zrobiła ze swoim życiem też jakiś porządek, żeby mogła się ogarnąć, poznać kogoś, z kim będzie szczęśliwa, z kim po prostu będzie w stanie stworzyć taki partnerski związek miłości. I tutaj pomyśl też o tym, bo w tym momencie, kiedy myślisz, że ktoś ciebie trzyma w tym związku, tak, to trzymają ciebie tak naprawdę zależności, które sama stworzyłeś, i które tak naprawdę są ci na rękę, tylko trzeba by się było do tego przyznać, że jest mi to na rękę. Albo wymyślanie jakiejś historii z kosmosu. Nie, jeszcze teraz nie mogę tego zrobić. Jeszcze nie, bo muszę stanąć na nogi. Nie, jeszcze teraz nie. Albo taka odpowiedź też z czymś spotkam. Nie mogę zakończyć tego związku pełnego nieszczęść dla obydwu stron, dlatego, że to jest związek karmiczny, więc muszę tę karmę przerobić, będąc w tym związku. Nic bardziej mylnego. Jest to po prostu zwyczajnie nieprawda. Ktoś wymyślił to jako dobre usprawiedliwienie, tak? Po co? Żeby się nie rozstać. Ja to podejrzewam, że to jakieś dobre siły zła wymyśliły coś takiego, bo to jest w dalszym ciągu uwikłanie się w coś. Natomiast jeżeli ty wychodzisz z czegoś takiego, zyskujesz
zmianę, zyskujesz transformację. Oczywiście, że w okresie przejściowym, zanim uporządkujesz swoje życie, może być ciężko. To prawda. To nie tak, że ty podejmiesz decyzję od razu, samo się zjawi mieszkanie, czy miejsce jakieś do zamieszkania, rozwiążą się wszystkie problemy dotyczące pracy, dzieci. Nie. Czasami na poziomie ziemskim nawet sądowe sprawy przecież trwać mogą bardzo długo, ciągnąć się, szczególnie jeżeli druga strona bardzo mocno, że tak powiem, trzyma. No ale czy tylko trzyma druga strona? No niestety w związkach karmicznych jest tak, że jeżeli druga strona trzyma, to znaczy, że ty też trzymasz, że nie do końca zostało przepracowywane. Związek jakikolwiek, również karmiczny, można przerabiać to wszystko, co w tym związku się zdarzyło i co jeszcze mogłoby się zdarzyć negatywnego, również będąc poza takim związkiem. Nawet bym powiedziała, że idzie to łatwiej, szybciej. Rozmawiałam z wieloma osobami, czy prowadziłam terapię różnych związków. No i pamiętam taką charakterystyczną rzecz, takie charakterystyczne zdarzenie, kiedy to osoba, kobieta, która no była właśnie w takim położeniu dosyć tragicznym, miała paniczny lęk. Lęk paniczny przed tym rozstaniem się. Wtedy posługiwałyśmy się metodą regresingu, w tym momencie bym się posługiwała metodą rehealingu i albo jeszcze z narzędziami z Remind do oczyszczenia karmy, szłoby też szybko, ładnie. Natomiast wtedy ta kobieta, no tam przy którejś sesji, powiedziała coś takiego, że bardzo się boję rozstać, że jeżeli się rozstanę, to stanie się coś strasznego. Oczywiście, że były to takie lęki, skumulowane lęki z karmy, ze spotykania się z tą samą osobą wielokrotnie. W tym w przypadku tej kobiety było to 9 takich wspólnych wcieleń i spytałam, no ale czego tak naprawdę się boisz? Nazwij to. I ona odpowiedziała, boję się, że on mnie zabije. I oczywiście odreagowałyśmy to, zobaczyła to jako irracjonalne. Przestała się bać. W momencie, kiedy człowiek przestaje się bać, odsuwa od siebie to niebezpieczeństwo. No chyba, że ma tendencję, bo czasami są tendencje, że ktoś ma tendencję, prowokację do tego, żeby zginął, prawda, no taką śmiercią, powiedzmy, męczeńską, zabity. Słyszymy nieraz w telewizji takie zdarzenia, tak? Kto pani chciała odejść, pan z zazdrości zabił. Wcześniej te dusze były umówione na takie coś, tak? Że doświadczą cierpienia wspólnie. Przeważnie potem taka osoba, jeśli były takie silne związki, były silne przysięgi, które im towarzyszyły, no to może tak się skończyć, jak najbardziej tak. Ale tutaj w przypadku tej kobiety tak nie było. Była osoba, ta kobieta, 9 razy po odreagowaniu, czyli 9 żyć. Okazało się, że po odreagowaniu, że ustąpił ten lęk, który jej towarzyszył, podjęła decyzję o rozstaniu. Ale powiedziała coś tak ważnego, powiedziała tak, ojejku, zrozumiałam, że 9 razy by nie zabił, bo miał jakby prawo do tego, będąc tym mężem, ale przecież w tym życiu nie ma takiego prawa i nie żyjemy w takim kraju, gdzie on musi mnie zabić jako tą żonę, tak? No i raptem okazało się, że wszystko skończyło się dobrze. Rozstanie skończyło się no, jakby sukcesem dla obydwojga tych partnerów. Dla tego pana też, bo też zyskał męża, byłego męża już w tym momencie, tej kobiety, bo on też zyskał wolność i mógł spotkać kogoś innego, kto go po prostu pokocha, bo tak naprawdę to każdy zasługuje na miłość. Każdy zasługuje na miłość. Natomiast wracając tutaj do tych przysiąg, wracając do tych różnych ślubowań, które były w tych wcześniejszych wcieleniach. No jeżeli były to kraje, no nie wiem, muzułmańskie z taką tradycją, no to zawsze bardzo, tak jakby ten mężczyzna w wielkim patriarchacie, kiedy żyliśmy, tak, to zawsze ten mężczyzna ma prawo do śmierci, również tej kobiety, do życia i śmierci. Szczególnie jeżeli to się działo w dawnych czasach. To nawet podejrzenie mogło doprowadzić do tego, że mogła zostać zabita. Albo jeżeli to były, no nie wiem, jakieś hinduskie wcielenia, no to
starzec umiera, młoda żona idzie szła razem z nim na stos, tak? Sati tak zwana. No też wielokrotnie odreagowałam takie osoby. Natomiast wzajemne ślubowania, które się wydarzały w przestrzeniach międzywcieleniowych, bo tutaj to jasne, ślub, wydali za mąż, rodzice, tak, uważali, że to dla dobra tego dziecka, dla dobra tego rodu, no to już o tym porozmawialiśmy. Ale sytuacje międzywcieleniowe, kiedy to dwie jakby dusze, albo właściwie tak naprawdę to dwa duchy za zgodą swoich dusz umawiają się, oto my się teraz spotkamy, oto my przerobimy to czy tamto, ja mogę być twoim katem, a ty będziesz moją ofiarą. O fajnie, to ja chcę być ofiarą. To są zwyczajne umowy, kontrakty międzywcieleniowe i to są wszystko rzeczy, które można rozpuścić. Nie wiem, ja jestem, mam jakby takie doświadczenie nawet, bo nie tylko, że jest to przysłowie, ale jest to doświadczenie, że nie ma takiej lokomotywy, której nie dałoby się odczepić. Czyli jeżeli ktoś jest bardzo zdeterminowany do tego, żeby się uwolnić, to pomimo całego okresu przejściowego, który jest ciężki dla strony, to naprawdę jest to wszystko do zrobienia. Najwyżej potrwa dłużej, tak? A oczyszczanie karmy można prowadzić, nie będąc w takim związku, Zyskać można jeszcze pracować w ten sposób, kiedy, ale trzeba się szczerze przed sobą przyznać do tego, że ktoś może nie mieć gotowości do tego, żeby wyjść z danego związku. Podejrzewa, że jest karmiczny, ale wymyśla jakieś historie stworzone, dlaczego nie. Więc tak naprawdę sam przytrzymuję, o tym też już mówiłam, ale przyznaj się przed samą sobą, czy przed samym sobą, że nie jesteś gotowy, że masz lęki, że nie jesteś gotowa, że masz lęki. I to jest w porządku, i to jest prostowanie ścieżki. Nic tak nie robi dobrze, nic tak nie niweluje, nie oczyszcza, nie uzdrawia, jak szczerość względem samego siebie. Jeżeli nie kochasz, przyznaj, nie kocham. Nawet nie lubisz, nie lubię. Tak? Bo czasami znamy takie małżeństwa, gdzie nie ma miłości, ale się potrafili zaprzyjaźnić, mają wspólne pasje, realizują się w zupełnie inny sposób. No i dobrze, chcą być razem, niech będą szczęśliwi w ten sposób, w jaki spełniają się dotychczas. Tak? Natomiast tu bierzemy pod uwagę, że komuś bardzo, bardzo doskwiera taki związek, po prostu. No i teraz co? Spotkałam klientkę, która modliła się, żeby on umarł. Albo pan po pijaku chodził dookoła łóżka chorej pani akurat i po pijaku, bo wtedy się dopiero zdobył na szczerość, na odwagę, bo alkohol mu rozwiązał usta. Och, żebyś ty umarła. Och, jakby to wszystko się polepszyło, jakbyś ty umarła. No moi drodzy, i dalej zostawać w takiej truciźnie? Nie dość, że masz sam życie zatrute, komuś zatruwasz życie i żadnej ze stron nie stać na to, żeby skończyć farsę. Farsa, a jednocześnie tam nie ma się z czego śmiać, bo dwoje nieszczęśliwych ludzi. Dwoje bardzo, bardzo nieszczęśliwych ludzi, którzy no bardzo jest im razem ze sobą niedobrze, tak? I po co? Po co coś takiego? Kto się cieszy? No, jeżeli chcesz tym trwać, no jakby ta siła wyższa, no też cię wspiera, chcesz trwać. Okej, w porządku, trwaj w tym. A rozglądam się, bo widzę, że chodzą sobie ludzie, biedny piesek. Muszę się zainteresować, co to za pieseczek tutaj biega po tym parku. Widzę go już trzeci dzień i przyszła pora, żeby zainteresować się, czy on nie jest jakiś po prostu samotny, ten piesek. No ale to na potem, na po filmie. A teraz pamiętajcie ważną rzecz. Jeżeli mówisz, że jeszcze nie możesz, bo to szczerze, przed sobą powiedz dlaczego i jaka jest prawda. Nie możesz, bo co? Nazwij to szczerze. Nawet jeżeli wydawałoby ci się, że to może nie wypada, tak powiedzieć, nie. Szczerze nazwij. Piesek przyszedł, pokaż się maleńki. I co wtedy? Wtedy uzyskujesz nową siłę, porcję energii z powodu swojej szczerości związanej. O, malutki. Co ty tutaj malutki, zgubiłeś się?
Chyba się nie zgubił, nie widać za ławką, na której siedzę. No i moi drodzy, można się uwolnić. Nie trzeba czekać. Najgorszym, co może być, jest czekanie na czyjąś śmierć. Są to bardzo obciążające wybory, że albo czekanie, że stanie się, zdarzy się jakiś cud. I na bazie tego cudu w jakiś cudowny sposób rozwiąże się ta sytuacja i ty zyskasz wtedy wolność. Nie ma takich cudów, moi drodzy, chyba że ta druga strona podejmie jakąś pracę nad sobą i powie, że okej, ja już więcej się z tobą nie spotykam. I odchodzi. Może odchodzić w śmierć, może odchodzić gdzieś, nie wiem, wyjeżdżając na drugi kontynent. Takie rzeczy się zdarzają, ale naprawdę niezmiernie, niezmiernie rzadko. Przeważnie jest tak, że takie kontrakty, takie umowy trwają, trzymają bardzo, bardzo mocno. A ty pamiętaj o jednej bardzo ważnej rzeczy. Skoro jesteś jedną ze stron w takim kontrakcie, w takiej umowie, w jakimś takim ślubowaniu, to zawsze możesz to rozwiązać. Nie będę tutaj wchodzić głębiej w temat rozwiązywania takich rzeczy, dlatego że nagrałam już film na temat takich paktów różnych, kontraktów, umów i tak dalej. Nie wiem tylko, kiedy pójdzie do emisji. My na urlopie, Maciej bardzo dużo pracy ma w tym czasie. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych dni pójdzie taki film. No a ten dopiero wtedy, więc kiedy my przyjedziemy do domu, do Lublina i Maciej dostanie go, będzie mógł go umieścić na świadomej. Natomiast więc nie wchodzę głębiej, jak się uwolnić, jak pracować z takimi paktami. No i, bo mówię, nie chcę tutaj już przedłużać, natomiast naprawdę, kochani, sytuacja może być taka, że nie da się trwać w czymś, żeby nie ponosić konsekwencji takiego trwania. Mówię, najsilniejsze konsekwencje są, odbijają się na naszym własnym zdrowiu, z czego potem może się człowiek wychodzić latami, po prostu latami. Dlatego zastanówcie się, czy nie szkoda zdrowia. Zdrowia swojego i zdrowia tej drugiej osoby. Pracujcie nad sobą, tak? Jeżeli nie czujesz gotowości, żeby już robić porządek, no to dobrze, no to zostawaj się w tym, ale w szczerości zostawaj. Tak, pracuję na to, żeby się na przykład uwolnić, tak? Ale sytuacja wygląda tak i tak i tak. Szczerość, szczerość ma być. Na szczerości, no to naprawdę da się wszystko załatwić, ale szczerością. Prawdą, mówieniem prawdy. Z wieloma programami trzeba się uwolnić, ale tak naprawdę z wielu programów, z wielu wzorców można się uwolnić, czy trzeba się uwolnić przy okazji, ale najważniejsze są te wszystkie kontrakty wiążące, ich energia, świadkowie tych dawnych ślubów. Im też trzeba zwrócić wolność, ale o tym mówiłam już w tym drugim filmie o uwolnieniu od paktów, od umów. Także dzisiaj, moi drodzy, tyle na bazie tych komentarzy, w których prosiliście właśnie, żeby chociaż krótko powiedzieć coś na ten temat. Nie wiem, czy było krótko, czy długo. No, trochę tam było. Także na dzisiaj dziękuję Wam serdecznie. Pozdrawiam Was serdecznie. Ja już niedługo wracam do domu. Krótki to był ten urlop. Niby długo, ale na samym wyjeździe dosyć krótko. Jestem zadowolona. Było fajnie. No, za jakiś czas kolejny urlop. Piękne miejsce, czysto, fajnie w tym parku w miarę. Lubię ten park. Także dziękuję serdecznie i wszystkiego dobrego. Dziękuję.